czym dla Ciebie jest Śląsk? Śląsk jest miejscem, gdzie się urodziłam, gdzie żyję i gdzie chcę umrzeć. To jest osoba, która jest obdarzona ogromnym poczuciem humoru i gigantycznym talentem. Talentem, który zapewnił aktorce ciągłą pracę. Od 1982 do 1984 roku występowała w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Przez kolejne 3 dekady Grażynę Bułkę oglądali widzowie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. W 2014 roku aktorka dołączyła do zespołu Teatru Śląskiego w Katowicach. Kiedy ja zostałem dyrektorem Teatru Śląskiego, no to uznałem, że no ona musi być tu, w tym miejscu i ona mi odmówiła, ale po roku już powiedziała tak. Od lat współpracuje też z Teatrem Kores. Mianują mnie Hanka, znakomity spektakl, za który też dostałem złotą maskę. Ten spektakl opowiadający o trudnych losach śląskiej kobiety przez lata, to jest jej opus magnum. Złotą maskę otrzymała także za rolę Świętkowej w przedstawieniu Holonek, czyli Dobry Pan Bóg z gliny w Teatrze Kores. Jednak to, że znalazła się w obsadzie, nie było takie oczywiste. I to mimo bardzo dobrej oceny na castingu. Była tak fantastyczna, że myśmy z Neinertem uznali, że ona musi być w obsadzie. Uznaliśmy, że ona tam miała 30 parę lat, bliżej 40, już nie patrząc w PESEL, że nie może zagrać jednej z córek. Po 3 miesiącach uznaliśmy, że Ela Okupska nie nauczy się jednak mówić po śląsku. No i zadzwoniliśmy do Grażyny, no i przyszła do Holonka i gdyby nie ona, to pewnie tego Holonka nie byłoby w takim kształcie, ale na pewno nie gralibyśmy tyle lat. Talent aktorski wykorzystuje nie tylko na teatralnych deskach, ale też w produkcjach telewizyjnych i filmach. Wrona chyba. Ty zaraz, wrona? No, wrona. A może kawka? Dziękuję. A, proszę bardzo. Prywatnie to jest tytan energii. Czasami ją parę rzeczy irytuje i uwielbiam oglądać, jak się wścieka. Mimo licznych sukcesów, aktorka zachowuje się jak człowiek, nie gwiazda. No, zaczepiają na ulicy, gadają, a pani Grażynko, a co tam i tak dalej. Pani Grażynka im opowiada i potrafi stać pod tym teatrem i jeszcze z godzinę z ludźmi rozmawiać. Ślązaczka z krwi i kości. Jest ze Śląska, ten Śląsk doskonale rozumie, utożsamia się z nim. No więc daje taki potężny filar temu Teatrowi Śląskiemu i mnie daje alibi, że taki repertuar w tym Teatrze Śląskim musi być obecny. Gdziekolwiek nie pójdę, gdziekolwiek się udam, Big Touches jest ze mną w piosence! Brawo! Aż trudno uwierzyć, że zaczynałaś jako lalkarka, uczył cię słynny Jan Dorman. Wcześniej było studium budowlane. Czy to wszystko były zamienniki marzeń o aktorstwie scenicznym? Oczywiście, że tak, dlatego że jeżeli się coś nie udaje tak, jak sobie to wymyślisz, to musi się to udać albo powinno się to udać tak, jak to zbudujesz później. Mój egzamin do Krakowa przepadł zaraz po maturze. A ponieważ ja dokładnie wiedziałam, co chcę w życiu robić, ale życie mnie też w miły sposób zaskoczyło, bo bardzo wcześnie zostałam mamą. W wieku 21 lat urodziła się mój Jakub, syn starszy, i trzeba było zweryfikować pewne rzeczy, więc to studium budowlane to była taka... ja to dzisiaj wspominam jako coś nieprawdopodobnego, co zdarzyło się w moim życiu, ponieważ to były tylko 2 semestry, ale atmosfera, klimat Chorzowa Starego i tego policjalnego studium budowlanego i później budując dom, oczywiście nie tymi ręcami, jak to się mówi, ale stawiając dom swój jednorodzinny z mężem, było mi bardzo miło wykorzystać pewne elementy, które wyniosłam z tych 2 semestrów. Wiesz, dyskowanie, no nie będę tu o szczegółach opowiadać, więc to na pewno, a lalki zjawiły się dlatego, że stacjonarne studia w Krakowie odpadły, ponieważ rola matki jakby była na pierwszym miejscu.
A myślę, że te lalki pomogły mi w życiu bardzo mocno, ponieważ one mi bardzo silnie rozwinęły wyobraźnię i pozwoliły im poznać wielu wspaniałych ludzi. A potem to już leciało. Ja wiedziałam, że ja nigdy nie będę w lalkach pracować, bo to jakby nie była moja pasja. Bardzo chciałaś być aktorką, ale z drugiej strony mówisz, nie przeceniam pracy, którą wykonuję. Ja aktorstwo staram się traktować bardzo rzemieślniczo. Może to jest takie jakieś trochę periodywne określenie, ale ja to traktuję jak zawód. Zdarzają mi się takie przedstawienia albo takie role, które jakby wnoszą trochę więcej. Nie tylko w moje życie, ale również w życie widzów. I takim przedstawieniem jest moja Hanka. Ale ja przychodzę, przygotowuję się do przedstawienia, wykonuję to przedstawienie, daję z siebie ile mogę, a zawsze daję bardzo dużo. Nie potrafię się na scenie oszczędzić. Ja mam to szczęście, wiesz, że mieszkam 47 kilometrów od miejsca swojej pracy. Ja wtedy wsiadam w samochód i mam te 40 parę kilometrów na wyhamowanie. Ja ten świat zamykam w moim cudownym Adasiu, Oplu Adasiu i wracam do normalnego życia. Przez lata grałaś w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, mieszkałaś w Czechowicach-Dziedzicach, walczyłaś ze śląskim akcentem, uciekałaś ze Śląska. Dlaczego uciekałaś i dlaczego wróciłaś? Urodziłam się w Świętochłowicach, chodziłam do szkoły na Lipinach, dzielnicy Świętochłowic. Ta śląskość była bardzo mocno w moim przypadku i nie tylko w moich kolegów, tępiona. Tu nie ma co używać innych ciepłych słów, po prostu tępiona. I jakby ciągle miałam wrażenie, później jeszcze pracując w Bielsku, w teatrze, kiedy przyjeżdżali reżyserzy z różnych miast, a szczególnie z Warszawy, czy inni scenografowie, czy muzycy, zawsze miałam wrażenie, że to jest ogromne obciążenie dla mnie, że ja jestem mniej doskonała, nie tak zbudowana, jak powinnam, w oczach innych i ja mam ciągle tą śląskość z tyłu głowy, a rodząc się z nią, wychowując się w rodzinie śląskiej, ja wiedziałam, że to jest coś tak naturalnego jak oddychanie. Gdyby nie Holonek, to być może moja droga by się zupełnie inaczej potoczyła. Także ja Panu Bogu dziękuję, że on, ten spektakl zjawił się na mojej drodze życiowej. W ogóle go nie szukałam, sam się pojawił, czyli wiesz, przypadek to jest moment, w którym przechadza się Bóg. A teraz przez swoje role pokazujesz Śląsk. Czy to jest Śląsk twojego dzieciństwa, Śląsk, którego już nie ma? Tak. Nawet ten brudny, okrutny, byle jaki, to jest również moje dzieciństwo, ponieważ człowiek bardzo mocno idealizuje to, co się działo w jego dzieciństwie. To wydaje mi się, że to był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Mimo tego, że wychowywałam się na placu, gdzie zawsze przychodziła bardzo zmazano do dum i trzeba mnie było dziennie myć od stóp do głów, a nie inoroz na tydzień, bo lotałach po dachach, grałach z fuzbal z chłopcami. To bardzo mocno mi pomaga w budowaniu tych postaci, które gram. Mówisz też, nigdy nie zagrałam niczego na zimno, wyłącznie warsztatem. Te emocje są ważne. Ja nie potrafię, nigdy się tego nie nauczyłam, zagrać przedstawienia na chłodno. Wielokrotnie jest tak, bo wiadomo, jeżeli się gra kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset razy jedną i tę samą rolę, to człowiek wpada w pewną rutynę. Rutyna to jest najgorsze, to jest tak jak chyba w chirurgii. Przepraszam oczywiście za porównanie, bo to jest nie do porównywania, są te dwa zawody, ale chodzi mi o rutynę w zawodzie. Sprawia, że aktor się zatrzymuje. Że aktor nie idzie do przodu, że nie myśli o tym, nie reaguje na bodźce, które zdarzają się tu i teraz. Bo pewna baza jest, pewien obraz tego, co robię, jest. Natomiast różne rzeczy się zdarzają. Za każdym razem jest też inna widownia. Ja bardzo mocno emocjonalnie podchodzę do wszystkich ról, które dostałam w swoim życiu. Oczywiście do jednych dużo bardziej, do innych mniej. No dużo mnie to kosztuje. Nie potrafię na zimno. Ja jestem gorąca kobieta i nie potrafię na chłodno grać. Zaczęłaś tutaj już mówić o monodramie, o roli Hanki. Ta rola budowana była w bardzo szczególny sposób. Grałaś w sukni mamy, w oprawkach
okularowych ojca. Wspominałaś w wywiadach, że w czasie spektaklu wracały do ciebie zapachy z dzieciństwa. Hanka to jest dla mnie, ten monodram, to przedstawienie, to spotkanie się z Hanką na scenie moje jest takim czymś, myślę, wyłamującym się poza ramy spektaklu. Ja mówię o sobie, ja nie mówię o widzu, chociaż wielu ludzi, którzy ogląda to przedstawienie, też mi to mówi. Natomiast dla mnie to, że ja mówię o jakichś rzeczach, to nie znaczy, że ja je przeżyłam, ja, Grażyna Bułka. Natomiast wiele tych historii, o których ja opowiadam, kojarzy mi się z pewnymi rzeczami, które ja znam ze swojego dzieciństwa, z opowieści, ze spotkań rodzinnych itd., itd. Więc to jest szczególne przedstawienie, a pochwalę się, w październiku zagram Hankę w Brukseli. A ta suknia i te okulary to jest magia? Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest magia. Chciałabym bardzo, żeby była. Myślę, że jest, ale ja tego do końca nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że kiedy zakładam, wtedy jeszcze, kiedy miałam premierę, moja mama żyła, kiedy zakładam jej sukienkę, no wiesz, samo to, że ja znalazłam okulary ojca w jego szafie u mojej mamy, które tam leżały 33 lata, to no nie powiesz mi, że to nie jest magia, bo skąd przez tyle lat niewiele rzeczy zostało po tacie, prawie w ogóle, trochę zdjęć. I ja wiesz, szukając starych zdjęć, włożyłam rękę do szuflady w szafie u niego, w której oczywiście już były rzeczy mamy i tak dalej. I nagle trafiłam na etui stare i patrzę, są okulary taty. To jest magia. A ze spektakli śląskich, która rola jest dla ciebie najważniejsza? To rola Hanki, czy też może wspominany już wcześniej Holonek? To jest zupełnie inny kaliber, wiesz? Holonek jest chyba najważniejszym spektaklem, który się zdarzył w moim życiu, dlatego że on pootwierał mi różne drzwi. I to dosłownie i w przenośni. I moje drzwi, które miałam w głowie, i otworzył mi drzwi na Śląsk. No, zawdzięczam temu przedstawieniu bardzo wiele. Myślę, że gdyby nie to przedstawienia, Hanki by też nie było. Wiele rzeczy by się w moim życiu nie znalazło. To jest też tak, że najbliższe zawsze ci jest to przedstawienie, które jest jedno z ostatnich. Myślę, że Hanka już zawsze będzie takim zdarzeniem w moim życiu zawodowym, które będzie bardzo dla mnie ważne. Masz takie naturalne predyspozycje do grania śląskich ról, a z tych pozaśląskich ról teatralnych, która jest szczególnie dla ciebie istotna? No oczywiście, że jest ich wiele. Wiesz, ja w tym roku mam 40-lecie pracy. Zagrałam w swoim 40-letnim życiu zawodowym ponad setkę ról. Może odpowiem ci w ten sposób, że kiedyś też ktoś mnie zapytał, czy ja miałam jakieś marzenia związane z graniem ról. Ja nigdy nie marzyłam o niczym konkretnym, wiesz, dlatego że te role znajdywały mnie same i myślę, że te wszystkie, które mnie znalazły, były po coś, oczywiście, że mnie budowały, oczywiście, że mi tak właśnie, jak już wcześniej mówiłam, otwierały drzwi. Natomiast bardzo ważną rolą dla mnie, mimo tego, że wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że w wieku 50 paru lat, bo premiera już była parę lat temu, można zagrać Agafię w Orzenku. I myślę, że to było coś, co dostałam jak prezent w zawodowym życiu, wiesz? To tak spadło i tak to zostało w tej mojej ręce. I ja bardzo mocno się cieszyłam, bardzo, że mogę to robić. Tym bardziej, że ja tam 30 czy 28 lat wcześniej grałam również Agafię w Bielsku. Oczywiście, że można mówić o takich postaciach jak Raniewska w Wiśniowym Sadzie. Zagrałam w scenariuszu dla trzech aktorów, jedną z trzech aktorek. Byłyśmy pierwszą grupą kobiecą, która w ogóle z Julką Wernio zrobiła spektakl na kobiety, a nie na mężczyzn. Bardzo lubię spektakle moje w Teatrze Śląskim z małej sceny, czyli z Jakobiego i Lidentala, czy z Chłopca z Łabędziem. Cały czas rozmawiamy tutaj o aktorstwie teatralnym. Film jest na drugim planie, jest też aktorstwo dubbingowe. Jak ważna jest ta pozasceniczna część twojej twórczości? No powiem ci, że ostatnio bardzo, dlatego że
Śmieję się, że dosyć późno się za to wzięłam, ponieważ ja nigdy nie miałam jakichś takich strasznych chęci grania w filmach. To się tam zdarzało od czasu do czasu, jakieś małe rolki, jakieś epizody. Jakby wydawało mi się, że to jest, albo mi na tym nie zależy, albo nie jest to osiągalne. Nie miałam tak zwanego parcia na szkło. I tak się zdarzyło, że znalazłam się w rękach świetnej agencji, świetnego agenta. I zaczęła się ta moja przygoda z filmem od zeszłego roku dość poważnie rozwijać. I powiem ci, że nawet kosztem teatru, dlatego że postanowiłam z wielu rzeczy rezygnować na korzyść filmów po to, żeby spróbować czegoś nowego, czegoś fajnego. Teraz jest czas na film, tak sobie pomyślałam. I skoro jest taka możliwość i są reżyserzy, którzy się mną interesują i chcą mnie obsadzać, to znaczy, że teraz jest czas na film. I tak się to dzieje. W twojej rodzinie nie było tradycji aktorskich, ty już natomiast stworzyłaś rodzinę, w której to aktorstwo jest bardzo ważne. Wiesz, że niedawno sobie o tym właśnie myślałam, ponieważ to prawda, nie było nigdy w mojej rodzinie tradycji aktorskich. Ja też bardzo nie chciałam, żeby mój syn był aktorem, ponieważ jak każda matka chciałam go uchronić przed czymś, z czym będzie się spotykał, będąc aktorem, a nie zawsze jest to słodko. Bardzo często jest bardzo gorzko, ale Piotr został aktorem, znalazł sobie żonę aktorkę. Cieszę się z tego, że z Piotrem mogę bardzo dużo rzeczy przegadać, przedyskutować, co wcale nie jest takie łatwe pracować w teatrze z własnym synem, ponieważ te relacje matka-syn zacierają się i trochę jesteśmy koleżanka-kolega i niestety trochę się to później przenosi na życie prywatne, gdzie jak ktoś nas postrzega z boku, to pewnie myśli, Boże, co, oni są nienormalni. Natomiast Piotr mój jest dla mnie takim buforem, powiem ci, że wtedy, kiedy jest mi bardzo ciężko w teatrze, jesteśmy jeszcze w próbach, w jednych przedstawieniach, to jakby on przyjmuje na klatę te wszystkie moje złe emocje i jest mi bardzo pomocny. Ja na koniec znalazłam cytat, który w kontekście tego, co powiedziałaś, może jest już nieaktualny. Powiedziałaś mianowicie, jeżeli chodzi o karierę zawodową, nie mam marzeń, kariery filmowej już nie zrobię, kocham swoją pracę. A widzisz, i to jest właśnie to, o czym mówiłam, że nie można się zamykać. I nagle wiesz, jak manna z nieba spadły dwie fajne role w dwóch super filmach, które na jesień teraz będą miały swoje premiery. Praca z takimi wspaniałymi reżyserami filmowymi jak Jan Holoubek, to wiesz, nagle tak poczułam, że o matko, to może mnie jeszcze coś ciekawego w życiu czeka, może nie należy się tak w życiu zamykać. Może warto marzyć. No właśnie, to zawsze. O czym będziesz marzyć? Wiesz co, ja ci powiem tak, ja marzę o tym, bardzo trudne pytanie. Ponieważ ja się czasami boję marzeń, wiesz? Bardzo często, kiedy marzyłam, to się to nie sprawdzało, to się nie spełniało. A teraz wolę marzyć o takich rzeczach, żeby na przykład moje dzieci były zdrowe, żebym ja była zdrowa, żebym mogła popływać. To są takie bardzo przyziemne marzenia, nie mam jakichś takich wymyślnych. A to, co mnie ma spotkać, to i tak mnie spotka. A ponieważ bardzo wierzę w to, że moi rodzice, którzy są tam na górze, to oni jakby nad tym czuwają, to myślę, że, że tam już jakiś plan kolejny jest wobec mnie wymyślony. I postanowiłam być otwarta, wiesz? Zastanowiłam się nad tym wszystkim, powiedziałam sobie, nie będę się zamykać.